Na pewno doskonale kojarzycie Paris Fashion Week, London Fashion Week czy New York Fashion Week. Wyobraźcie sobie, że w modzie ślubnej jest dokładnie to samo. Ostatnio odbył się londyński tydzień mody ślubnej. Ja nie mogłam tam pojechać, ale ode mnie z redakcji pojechały dwie dziewczyny i sprawdźmy, co nam stamtąd przywiozły. Skoro zaczynamy, to przede wszystkim przywiozłyśmy herbatę, bo wiem, że uwielbiasz Earl Greya, więc prosto z Londynu. Dziękuję, co prawda liczyłam na dużo informacji, ale skoro zaczynamy od prezentu, to jakby nie mam tutaj z tym żadnego problemu, a herbatkę na pewno wypiję. Ja też się całkiem nieźle przygotowałam, zobaczcie, mamy piątą, no dobra, trochę ściema, ale mamy herbatę, więc w tym brytyjskim klimacie przez chwilę pozostańmy. Dziewczyny, wróciłyście z Londynu, no jak było? Opowiadajcie mi, bo ja umieram z ciekawości. Przede wszystkim nas zaskoczyło najbardziej to, że londyński tydzień mody to nie tylko są pokazy stricte, które odbywają się przez całe dnie, oczywiście też tam tak było, natomiast ten tydzień jest połączony z targami. Więc oprócz tego, co zobaczyłyśmy na wybiegu, mogłyśmy też zobaczyć to na stoiskach poszczególnych projektantów, poszczególnych domów mody, więc dla nas to była rzeczywiście kopalnia inspiracji, aczkolwiek te targi nie były duże. To było raczej kameralne wydarzenie. Ja myślę, że warto wspomnieć, że są to targi dla profesjonalistów, w związku z czym bardzo fajne było to, że na niektórych stoiskach, niektórych projektantów mody były organizowane też takie małe, specjalne pokazy mody, dzięki czemu my miałyśmy okazję tak dokładnie przyjrzeć się tym sukniom na modelkach i przyjrzeć się wszystkim tym trendom i detalom. No rzeczywiście chyba nie opuściłyśmy żadnego pokazu. A było tego sporo, prawda? Tak. To było widać w relacjach, które robiłyście na WeddingDream.com, na Instastory i były takie momenty, kiedy musiałyście się rozdzielić, że jedna z Was leciała na jeden pokaz, a druga na drugi. Dokładnie, a potem nie mogłyśmy się znaleźć. Tak, wbrew temu, że targi nie były duże, to jednak nie było się tam tak łatwo odnaleźć. Biegałyśmy po tych uliczkach. Gdzie jesteś? Pod drzewem! Ja też jestem pod drzewem! Okazało się, że drzewa były w dwóch różnych miejscach. I rozumiem, że to jest jakiś trend dekoracyjny na przyszły rok, skoro drzewa tam się pojawiły. Tak, zdecydowanie, ewidentnie to będzie tak, że te drzewa będą się pojawiały, bo było tych dekoracji drzewnych tam całkiem sporo. Oprócz drzew miałyście szansę zobaczyć, co będzie modne w przyszłym sezonie. Niedługo na WeddingDream.com pojawią się na pewno artykuły o tym, co przyszłe panny młode z 2020 roku powinny wziąć pod uwagę, organizując swój ślub. Także moi drodzy, śledźcie portal, bo tam wkrótce nowinki prosto z Wielkiej Brytanii. Ja sama będę czytała, muszę się przygotować do kolejnego sezonu Waszych ślubów. Zazwyczaj tak jest w życiu, że największą wartością są jednak ludzie i kontakty, które można nawiązać. Czy Wam udało się spotkać jakieś wyjątkowe osoby? Tak naprawdę zaczęło się od Justina Alexandra, czyli no najpopularniejszego, tak naprawdę jednego z najpopularniejszych projektantów sukien ślubnych i fantastycznie było móc go poznać. Bardzo się cieszymy, że mogłyśmy go poprosić o to, żeby pozdrowił nasze polskie panny młode. Hi, it's Justin from Justin Alexander. Just saying hello to the Polish brides. I drugą taką osobą, którą poznałyśmy, była Chanel, która w Stanach prowadzi programy dla panien młodych plus size. Hello to all the beautiful curvy brides in Poland. Nie tylko programy, ona ma 2 albo 3 salony w Stanach. Tak. Dla panien młodych plus size. My miałyśmy przyjemność wziąć udział w wykładzie Chanel na temat panien młodych plus size i tego, jak z nimi rozmawiać. I mnie strasznie rozbawiło na tym wykładzie, że panny młode plus size dzieli się na dwie kategorie. Te, które wiedzą, że są plus size i te, które o tym nie wiedzą, albo przynajmniej się do tego nie przyznają. Czyli tak, światowi projektanci, orędowniczki plus size. Tak. Ale wiem, że była jeszcze jedna bardzo wyjątkowa osoba. Jeszcze dwie? No dobra. Tak, Kasi. To jest moja perełeczka i rzeczywiście ja byłam w ogromnym szoku, bo okazało się, że jeden z wykładowców to jest prowadzący brytyjską wersję Say Yes to the Dress, natomiast to, co dla mnie najważniejsze, to był projektant sukni ślubnej księżnej Diany. Żywa, ja po prostu, we własnej osobie. Żywa legenda. Żywa legenda, niesamowity, ciepły, otwarty człowiek i też udało nam się z nim zamienić kilka słów i też z przyjemnością pozdrowił nasze polskie panny młode. I want to wish all the Polish brides and all the fans from CS Dress good luck and happy weddings. dla mnie obcowanie z człowiekiem, który obcował z rodziną królewską w Wielkiej Brytanii, no to było coś niesamowitego. Już bliżej nie mogłyśmy być. On dotykał Diany. Dokładnie, tak. Czyli tak jakbyśmy znały księcia Harry'ego po prostu. Życie nie umierać. Megan, bye bye. I ostatnia osoba. Tak, i to tak naprawdę była największa bomba i do końca nie wiedziałyśmy, czy nam się uda. Bardzo się starałyśmy. Jak się zorientowałyśmy, że jest pokaz tej osoby następnego dnia na targach, no to nie mogłyśmy sobie odpuścić. A też wiedziałyśmy, że jest w Rzymie, więc sprawdzałyśmy Instagram cały czas, żeby sprawdzić, czy może przypadkiem nie jest w samolocie do Londynu. Tak, i nie był. Przygotować. I jakby do końca samego... Przyszedł z Rzymu do Londynu. Trudno powiedzieć, jak tak, to się stało, ale czekałyśmy na pokaz i w pewnym momencie za kulis wyszedł człowiek, po prostu niósł sukienkę i tak siedzimy obie. Mówię, Ola, to jest Randy Fenoli. Jest Randy Fenoli. A Ola, naprawdę? W związku z czym, mimo że targi wcale nie były duże, to za Randim przez całe targi przeszłyśmy, pilnując, żeby przypadkiem nie skręcił do uliczki, do której nie powinien, żebyśmy go nie zgubiły. I też udało nam się go poprosić o to, żeby panny młode z Polski pozdrowił. Hello beautiful, I'm Randy Fenoli from TLC Say Yes to the Dress and I just launched my second season of the Randy Fenoli Bridal Collection and I just wanted to give a big shout out to all my Polish brides. I love you so much. Mwah. Wiem, że odwiedziłyście jeszcze jedno bardzo wyjątkowe miejsce. Jest to faktycznie wyjątkowe miejsce, do którego tak naprawdę jak panna młoda wejdzie, to wyjdzie stamtąd ze wszystkim. Z gotowym ślubem. Nie dość, że miejsce jest przepiękne, urządzone w starym budynku, w kościele. W starym kościele, w sensie w tym budynku kiedyś był kościół i w podziemiach kościoła jest urządzony. Dokładnie. The Wedding Gallery, bo jeszcze nie powiedziałyśmy nazwy. The Wedding Gallery, dokładnie. Przepiękne łuki, dwupiętrowe, tak naprawdę ogromne pomieszczenie z niesamowitą ilością jednych z najpiękniejszych sukien na świecie, które tak naprawdę, na przykład Vera Wang, która tak naprawdę jest dostępna w Europie. Tylko i wyłącznie tam w Europie, co zrobiło na nas ogromne wrażenie. Ale oprócz sukienek tam jest po prostu wszystko, czego panna młoda potrzebuje, żeby zorganizować własny ślub i wesele. Tak, oni mają własną pracownię jubilerską, więc jubiler siedzi tam, jakby to siedzi i tworzy biżuterię. Mają sklep, w którym może para młoda sobie zorganizować listę prezentów ślubnych. Jak tam wchodzisz, to trochę się czujesz, jakbyś wchodziła na Pinterest. Tam jest bardzo dużo takich miejsc. To jest taki Pinterest w realu. Dokładnie. Kilka candy barów zagospodarowanych, na przykład z makaronikami Ladurée, czy no przepiękne miejsce, więc faktycznie jak tam wyszłyśmy, to też poczułyśmy się tak zainspirowane. Można zobaczyć też trendy na przyszły rok. No przeróżne kolory, kwiaty, wszystko to, o to tam dbają. Starałyśmy się nie przynieść wstydu, ale rzeczywiście trudno nam było czasami powstrzymać piski i takie okrzyki zachwytu, bo... Dobrze się chociaż starałyście. Moi drogie, mam wrażenie, że ten wyjazd do Londynu był pierwszy, więc był takim dla was swoistym testem. Zdałyśmy? Na medal! Jestem z was super dumna, zrobiłyście piękne relacje i przywiozłyście super materiały. Mam nadzieję, że wam te historie się bardzo podobają. Jeżeli tak jest, to my z chęcią stworzymy dla was taką serię z różnych Fashion Weeków, z różnych miejsc i w Europie, i na świecie, bo Nowy Jork wkrótce, więc jeżeli wy będziecie na tak, to dziewczyny polecą do Nowego Jorku. Myślę, że jest taka opcja. Koniecznie zostawiajcie, szczególnie dla nich, łapki w górę. W komentarzach wpisujcie, co was by interesowało, co dziewczyny mają sprawdzić w Barcelonie. Powstanie stamtąd trochę materiałów. Mam nadzieję, że wszystkie będą super. Wszystkie będą super. No i oczywiście pamiętajcie o dzwoneczku. Tak jest? No, to do zobaczenia następnym razem. Cheers! Ale gazowana.